mówi nam: będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kościół synodalny to nie kościół katolicki. Kościół synodalny to kościół heretycki, ponieważ kościół katolicki ze swej natury jest hierarchiczny, a to znaczy, że istnieje w nim posłuszeństwo wobec wyższej władzy, od której zależy tak naprawdę zbawienie wszystkich innych dusz, które mają w duchu posłuszeństwa przyjąć katolicką naukę, którą mają głosić księża, biskupi, a w szczególności Ojciec Święty, jako namiestnik Chrystusa na tym świecie. W szczególności nie może być tak, że owce prowadzą pasterza, no bo idąc tym synodalnym, heretyckim tokiem myślenia, jeżeli owce prowadzą pasterza, to nie dość, że one wpadną w paszczę wilka, to jeszcze pasterz staje się ślepym przewodnikiem ślepych, który zamiast do zbawienia prowadzi tych ludzi do zguby. Tak nie może być, ponieważ Kościół katolicki, tak jak wspomniałem, ze swojej natury jest hierarchiczny. To znaczy, że jeżeli jakiś kapłan, jeżeli jakiś biskup głosi ci naukę katolicką, a ty musisz to wszystko zweryfikować, ponieważ święty Paweł już mówi: badajcie duchy, czy są z Boga, czy nie. Jeżeli coś jest z Boga, to wydaje to dobry owoc. Tak samo między innymi mamy to w przykładzie bardzo wielu świętych, którzy dzięki temu, że pozostali wierni katolickiej nauce i ortodoksji, doszli do szczytów człowieczeństwa, a które to właśnie mierzy się świętością. Ponieważ człowieczeństwo zostało ukształtowane przez dobrego Boga, abyśmy w duchu prawdy mogli zostać świętymi, ponieważ tylko tacy dochodzą do Królestwa Bożego. W szczególności w tym filmiku pragnąłbym wam odpowiedzieć, jak katolik powinien się zachować w odniesieniu do współczesnych czasów, do tej sytuacji, w której przyszło nam żyć, prawda? Ten kościół posoborowy, który coraz bardziej oddala się od swojego katolickiego odpowiednika. Ponieważ zobaczmy przede wszystkim również w sferze teologicznej. 14 rozdział Apokalipsy mówi nam o tym, że są ludzie, którzy podążają za barankiem. To są ci, którzy sobie szatnie splamili z niewiastami, więc to są ci, którzy się nie zbrukali z wszelkimi innymi heretyckimi religiami, pogańskimi wierzeniami. Ale również mamy tam przeciwieństwo tego baranka, który właśnie z wyglądu wygląda jak baranek, ale mówi ją głosem wilka. To jest właśnie ten fałszywy kościół, który jest zapowiedziany w miejsce tego prawdziwego kościoła, o którym mówi 17 i 18 rozdział Apokalipsy. Nie możemy podążać za tym, co jest przez kościół potępione. Nie jest tak, że nauka kościoła z wieku na wiek po prostu potrafi się zmienić, prawda? Jeżeli coś jest tym bardziej dogmatyczne, to nigdy w życiu się nie zmieni, ale zawsze będzie obowiązywało w niezmienionej formie. A to z racji tego, że Chrystus jako Bóg jest niezmienny. Nauka, którą On objawia, jest cały czas dokładnie jedna i ta sama. Pan Bóg się nie dopasowuje i nie dostosowuje do ludzi. To ludzie mają się dostosować do Pana Boga, jeżeli chcą być zbawieni. A głosem Kościoła jest przede wszystkim Pismo Święte i tradycja, które On objawia, przez które Duch Święty mówi do ludzi wszystkich czasów. A ten głos jest uniwersalny i jasny oraz prosty dla wszystkich ludzi, by mogli go zrozumieć, nawrócić się i przemienić swoje życie. W szczególności, jeżeli mamy jakiegoś dzisiaj hierarchę, oczywiście ważnie jest on wybrany, ponieważ nie mamy prawa oceniać, czy ktoś jest ważny papieżem, czy nie jest ważny papieżem. Po prostu, jeżeli, tak jak przewiduje to prawo kanoniczne, czy to nowe, czy stare, został on ważnie wybrany na konklawę, to jest papieżem przede wszystkim. Ale jeżeli on nie daje przykładu innym, staje się zgorszeniem dla stada, to ty nie możesz za nim podążać. Musisz uznawać jego autorytet, bo jest on, tak jak w przypadku papieża Franciszka, który no niestety głosi herezję. Ja naprawdę jako syn Kościoła Świętego martwię się o niego. Martwię się po prostu jak syn o swojego ojca. Dlatego tym bardziej, jeżeli jesteście ze mną zjednoczeni, zachęcam was o modlitwę za naszego pasterza, żeby w szczególności się nawrócił i nie głosił tego, co Kościół potępiał, ale głosił to, co głosili jego poprzednicy. Gdyż na tym polega funkcja papieża, żeby papież nie głosił swojego własnego objawienia, ale żeby, tak jak mówi Konstytucja Soboru Watykańskiego I, pastor eternus, strzegł i zachowywał tradycji Kościoła i wiernie ją głosił razem ze swoimi poprzednikami. Nie może przede wszystkim papież, Ojciec Święty, wyznaczać swojego własnego odnośnika do tradycji. Ma być jej wiernym sługą i przede wszystkim nie może walczyć z tą tradycją, niszczyć jej, zastępować jakąś inną. Katolik musi pozostać wierny urzędowi papieskiemu, ponieważ tak naprawdę od tego całego urzędu zależy jedność Kościoła. Ponieważ wiemy, że no, ciało bez głowy jest martwe, prawda? Dlatego właśnie, jeżeli ktoś się odłącza od Kościoła Świętego, no bo nie może znieść tej fali zgorszeń. Oczywiście w dzisiejszych czasach można to w pewien sposób usprawiedliwić, prawda? Że pod wpływem emocji po prostu już odchodzi i szuka tej prawdy, ponieważ nie potrafi jej znaleźć u tych posoborowych hierarchów, którzy niestety swoim życiem jej zaprzeczają, zamiast jej głosić. Dlatego właśnie w szczególności, tak jak powiedziałem, trzymajmy się tych,
którzy głoszą katolicką religię, którzy głoszą katolicką naukę, którzy uznają przede wszystkim te filary, na których opierał się zawsze Kościół Święty, czyli papiestwo, eucharystia, kult maryjny. Jeżeli to gdzieś występuje, to znaczy, że jesteśmy w Kościele katolickim. Jeżeli coś z tego jest wypaczone, to znaczy, że już coś jest nie halo. W szczególności, jeżeli papież mówi rzeczy, które Kościół wcześniej potępiał. Uznaję papieża Franciszka, ponieważ został ważnie wybrany na konklawę, a tak jak potwierdza nam chociażby to święty Augustyn, pierwszą stolicę może sądzić tylko sam Bóg. Dlatego nie muszę przede wszystkim wyznawać tego wszystkiego, co papież Franciszek wyznaje, ponieważ żaden katolik nie ma prawa do wyznawania błędu, jeżeli chce zostać zbawiony. A więc jeżeli papież Franciszek walczy z Bogiem, walcząc z tradycyjną mszą świętą, walcząc z tradycją Kościoła, przecież w tradycji jest ten skarb wszystkich świętych, skarb, który prowadził ludzi do doskonałości, to ty nie masz prawa tego słuchać, nie masz takiego moralnego obowiązku. Masz moralny obowiązek w tym momencie modlić się za papieża jeszcze bardziej. Jeżeli tego nie robiłeś, to w ogóle zacznij się modlić za papieża. Ponieważ ilekroć właśnie widzę, że Ojciec Święty, no niestety daje antyprzykład do Kościołowi, mnie bardzo przede wszystkim boli serce z tego powodu, ale tym bardziej wzmaga się we mnie to pragnienie zachowania jedności, żebyśmy przede wszystkim stanowili jedno, tak jak mówi Chrystus w swojej modlitwie arcykapłańskiej. No i właśnie propos tego jednego. Wchodzimy tutaj na pole herezji soboru tak zwanego, soboru Watykańskiego II, który mówi, że Kościół został podzielony, który mówi, że do tego Kościoła nagle wliczają się wszyscy ci, którzy z tego Kościoła heretycy, którzy na przykład wyszli, bo tak twierdzi to sobór, przez to, że katolicy w jakiś sposób to zawinili. Odsyłam tutaj do dokumentu Unitatis Redintegratio, czyli o soborze i jego ekumenizmie. A to z racji tego, że sobór głosił ekumenizm potępiony przez papieża Piusa XI, ekumenizm, którego Kościół przed soborem nie znał. Ponieważ jedyny ekumenizm, który Kościół znał i praktykował, tutaj właśnie w odpowiedzi do tych, którzy twierdzą, że Kościół nie potępił takiego czegoś jak ekumenizm, ponieważ ten ekumenizm wyglądał kompletnie inaczej niż on wygląda dzisiaj. Przed soborem ekumenizm polegał na tym, aby modlić się z katolikami o nawrócenie heretyków. Tego przykładu dali nam chociażby święty Maksymilian Kolbe, kanonizowany przecież po soborze. Święty Andrzej Bobola, który nie bratał się ze schizmatykami, ale szedł i mówił im prawdę prosto w oczy, bo ich kochał i chciał, żeby się nawrócili. Czyli mówił wprost, jeżeli nie nawrócicie się ze swojej schizmy do Kościoła Chrystusowego, nie będziecie mogli zostać zbawieni. Mimo, że macie sakramenty, to sakramenty sobie uzurpujecie, ponieważ ukradliście je z Kościoła katolickiego i odprawiacie na swoją własną zgubę. To są słowa świętego Boboli, które my powinniśmy mieć głęboko zapisane w sercu, jeżeli chcemy zbawienia jakiegoś heretyka, jakiegoś schizmatyka i tak dalej. Najgorsze, co możemy zrobić, to jest ludzi po prostu wpychać w paszczę diabła, po prostu utwierdzając ich w błędzie. A więc ekumenizm przedsoborowy polega na nawracaniu heretyków i wszystkich tych, którzy z Kościoła Chrystusowego się odłączyli. Ekumenizm posoborowy polega na tym, że my tworzymy sobie swoją własną definicję Kościoła. Kościoła, który nagle jest zbiorem wszelkich innych maści sekt, heretyków i schizmatyków. No i oczywiście w tym Kościele jest miejsce dla każdego, nie licząc tylko tradycyjnych katolików, którzy są takim głosem sprzeciwu, takim ościeniem w drodze do takiego powszechnego braterstwa, czyli masońskiego ideału. Nie możemy uznawać ekumenizmu, jest to potępiona herezja. Powtórę, czego nie możemy uznawać i co mi się nie podoba w Kościele posoborowym? Tak zwana komunia święta na rękę. Jest to zwyczaj wprowadzony przez heretyków. Może ktoś się odnieść do tego, że w pierwotnym Kościele takie coś było. Ano, z jednej strony tak, z drugiej strony nie, ponieważ ten zwyczaj był tylko i wyłącznie w Kościele, kiedy były prześladowania. A kiedy prześladowania się skończyły, lokalne synody, czy to Saragoście, Rouen, zaczęły po prostu wprowadzać zakazy tego typu praktyk. A to z racji tego, że rodziły one bardzo wiele chociażby profanacji, czy po prostu świętokradztw. Ludzie kradli Pana Jezusa i sobie po prostu robili z Niego jakieś amulety. Więc to, broń Boże, nic nie miało wspólnego potem z katolicką praktyką, ponieważ jak pisze święty Leon Wielki i święty Grzegorz Wielki, praktyka komunii świętej do ust już była bardzo dawno temu w Kościele, praktycznie od samego początku, tak jak potwierdza Sobór Trydencki. Praktyka komunii świętej do ust wywodzi się z tradycji apostolskiej, a mówi to Sobór Dogmatyczny, więc masz obowiązek w to wierzyć. A więc kto przede wszystkim zachowywał tą komunię świętą na rękę? Zachowywali ją heretycy ariańscy, którzy opanowali Kościół w IV wieku i potem zachowywali ją heretycy protestanccy, aby zanegować dogmat o transubstancjacji i została ona wprowadzona do Kościoła posoborowego na wskutek nieposłuszeństwa wiernych oraz hierarchii kościelnej, czyli głównie księży oraz biskupów, którzy byli bierni na to, że księża udzielają w ten sposób komunię w czasach, kiedy była ona zakazana. A więc widzimy, że praktyka zrodzona z nieposłuszeństwa nigdy nie może podlegać prawu posłuszeństwa, ponieważ prawo rozumu, które stoi na
nad tym wszystkim. Musi to przede wszystkim sobie rozważyć, że jeżeli coś jest sprzeczne z tym, co Kościół robi zawsze, nigdy nie może być przezeń przyjęte. A więc w szczególności trzymajmy się wiernie tradycji jako nieomylnego źródła wiary, a w szczególności jeżeli będziemy za to potępiani, nazywani schizmatykami. To nie jest schizmatykiem ten, który się trzyma Kościoła, ale ten, który zaprzecza jego...